W dzisiejszym wideo 4 krótkie porady dla zdrowia Twojej tarczycy. Po pierwsze, zamiast stosowania pojemników plastikowych, w których właśnie przechowujesz Twoją żywność, staraj się zastosować pojemniki szklane. Dotyczy to również picia z butelek plastikowych. Jeżeli masz taką możliwość, zastosuj butelki szklane. Po drugie, zamiast używania patelni teflonowej, zastosuj patelnię ze stali nierdzewnej. Na pewno pomoże. Porada trzecia to jest zamiast zastosowania właśnie folii aluminiowej, staraj się stosować papier do pieczenia. Dotyczy to właśnie również przechowywania żywności. Jeżeli przechowywujesz żywność, a stosujesz właśnie folię aluminiową, to lepiej ją zastąpić papierem. I czwarta porada to zamiast właśnie gotowania ryżu w małej ilości wody, staraj się zastosować zwiększoną ilość wody. Czyli jeżeli stosowałeś na przykład 200 ml, podwój tą wodę, czyli to będzie mniej więcej 300-400 ml, tak? Na pewno jest to zdrowsze. I teraz omówię wszystkie z tych rzeczy. Jeżeli chodzi o plastik, teflon, aluminium oraz arsen, który właśnie absorbujemy w chwili, kiedy właśnie gotujemy ryż z takiej w wodzie po prostu z kranu, to ten arsen absorbujemy gdzieś tam do waszego organizmu. I arsen, teflon, aluminium oraz plastik to są wszystkie rzeczy, które mogą właśnie podnieść estrogen w twoim ciele, ponieważ są estrogenne. Jak już wspominałem wcześniej na moim kanale, jeżeli macie zbyt duże ilości estrogenu w waszym ciele, to może to spowodować właśnie dominację estrogenową. Dominacja estrogenowa, czyli właśnie zbyt duża ilość estrogenu, czasami również zbyt mała ilość progesteronu, czyli również ten drugi hormon jest ważny, może właśnie pogorszyć, nawet spowodować niektóre symptomy właśnie w chorobie tarczycy. Także jeżeli stosowaliście jakąś dietę, suplementy, tego typu rzeczy i wam to nie pomogło, to najlepiej właśnie sprawdzić sobie poziomy estrogenu, progesteronu. Jeżeli macie podwyższony poziom estrogenu, to zastosujcie właśnie te cztery rzeczy w waszym życiu codziennym i powinno wam to pomóc właśnie ograniczyć, zmniejszyć te poziomy estrogenu, a tym samym właśnie pozbyć się symptomów w chorobie tarczycy. To już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Gorąco pozdrawiam i dziękuję za oglądanie.